przygotować pastitadę i co potrzebujemy. Potrzebujemy na pewno tu ładny kawałek wołowiny. My już ją wcześniej zamarynowaliśmy w soli i w pieprzu. Potrzebujemy kilka ząbków czosnku, papryczkę ostrą, natkę pietruszki, cebulę, słodkie wino, najlepiej jakby to był chorwacki prosek. No wiadomo, że tutaj w Polsce jest ciężko go dostać, dlatego dobre jakieś deserowe słodkie wino. Oprócz jeszcze wina czerwonego, wytrawnego, które również dodamy. Potrzebujemy również marchewkę, pietruszkę, kawałek pora i przyprawy. Tutaj akurat mamy pieprz. Dorzucimy jeszcze kilka ziarenek ziela angielskiego, liść laurowy, a o tym za chwilkę pokażemy więcej. Rzucamy warzywa. Wsypujemy przyprawy. Dodajemy rozmarynu prosto z Chorwacji. Smażamy teraz wszystkie warzywa razem z wołowiną, a tutaj widzicie gotujące się ziemniaczki na papryczkę. I za chwilę do tego dodamy wino. Wlewamy prosek. I wlewamy wytrawne czerwone wino. I zostawiamy teraz wszystkie warzywa i mięsko na 2 godziny na wolnym ogniu i zabieramy się za robienie kopytek. Mamy przecier pomidorowy albo passatę. Mieszamy teraz wszystko. I zostawiamy.